Cześć! Dzisiaj jest Wigilia i w tym roku postanowiliśmy pokazać Wam, jak spędzamy Boże Narodzenie. W tym roku spędzamy święta tylko we dwójkę, razem z Mohamedem i po raz drugi spędzamy święta na Malcie. W zeszłym roku myśleliśmy, że jesteśmy tutaj tylko na chwilę i zaraz wyjedziemy, a w tym roku już zdecydowaliśmy się zostać na Malcie na święta i dlatego też nagrywamy dla Was tego vloga, żeby Wam pokazać, jak spędzamy ten czas wspólnie. Za mną już trwają przygotowania do kolacji wigilijnej. Zaraz Wam pokażę, co ciekawego Mohamed gotuje. Mohamed, co gotujesz? A teraz mamy ryż z makaronu, egipski style. Tutaj jest zupa z pieczerkami. Tutaj jest trochę makaron, tutaj mamy rybę. Oczywiście wigilia bez pierogi nie chodzi, a teraz mamy pierogi, ale jest trochę zimne i potrzebuje trochę czasu. Mamy trochę miks różnych kuchni, bo mamy z kuchni egipskiej ryż z makaronem, z kuchni polskiej mamy zupę pieczerkową, niegrzybową, dlatego że znalezienie grzybów na Malcie to nie jest takie proste zadanie. Ale mamy też pierogi. Oczywiście poza polskimi i egipskimi akcentami w naszej kolacji wigilijnej nie zabrakło też akcentów maltańskich. Zaraz Wam pokażę, co mamy maltańskiego na dzisiaj. Mamy kini. Kini to jest tradycyjny napój maltański o smaku pomarańczowym. I ponieważ jest to lokalny napój, to Maltańczycy częściej go wybierają zamiast na przykład innych napojów gazowanych. Ja go bardzo lubię, dlatego w tym roku na Wigilii u nas jest właśnie akcent maltański w postaci napoju kini. Możecie też zobaczyć, że w naszym mieszkaniu nie ma ozdób świątecznych, nie ma choinki, nie ma żadnych światełek ani nic takiego, dlatego że nie sądziliśmy, że spędzimy tutaj święta, dlatego też nie planowaliśmy żadnych dekoracji z tym związanych. Wyszło na to, że jednak zostajemy tutaj, ale już było za późno, żeby cokolwiek organizować, dlatego w tym roku jesteśmy bez choinki i bez dodatkowych dekoracji świątecznych. A z takich ciekawych tradycji świątecznych maltańskich, o których możecie nie wiedzieć, to na Malcie najważniejszym dniem w czasie świąt jest 25 grudnia, czyli Boże Narodzenie. I to jest właśnie dzień wolny od pracy. 24 i 26 to są normalne dni pracujące, a 25 jest dniem wolnym. I takim tradycyjnym daniem tutaj na święta jest o dziwo indyk, pieczony indyk. Tak jak u nas na Wigilię zawsze jest ryba, tutaj na świąteczny obiad jest pieczony indyk. Jest też tradycja pasterki. W nocy o 12 z 24 na 25 grudnia jest pasterka i w czasie tej pasterki dziecko, dziewczynka lub chłopiec w wieku od 8 do 10 lat opowiada historię narodzenia Jezusa. Jeśli chodzi o dekoracje świąteczne, to też bardzo popularną dekoracją jest stajenka i żłobek i bardzo często ludzie mają nawet przed domami ustawione figurki w stajence. Jest Jezus, Maryja, Józef, Trzej Królowie. To taka ciekawostka z tego, jak tutaj obchodzi się święta, jakie są lokalne tradycje. Tak, moi drodzy, wygląda nasz stół wigilijny. Bardzo mały, bardzo skromny, ale spędzamy Wigilię tylko we dwójkę, więc nie potrzebujemy wiele. Z egipskich pyszności mamy ryż z makaronem. Z takich polskich rzeczy mamy oczywiście zupę pieczarkową, którą ja robiłam, chwalę się. Mamy też pierogi. Pierogów nie robiliśmy my, pierogi robiła moja mama. Pozdrawiamy bardzo mocno moją mamę, bo pierogi są z kapustą i z pieczarkami, nasze ulubione. I mamy też rybę. Ryba, no polski styl, że jest ryba na Wigilię, za to ryba jest tutejsza, nazywa się sibas, po polsku to jest labraks. Bardzo dobra ryba do zjedzenia na Malcie, bardzo polecam. U nas dzisiaj na Wigilii. No i poza tym mamy kini, a później jeszcze będziemy mieć pyszny deser. Jedzenie jest ciepłe, także żegnamy się na chwilę, bo musimy zjeść naszą kolację wigilijną trochę wcześniej,
ale pokażemy Wam później, jak wygląda nasza okolica na Malcie, czyli okolica St. Paul's Bay, udekorowana z okazji świąt. Generalnie wszystkie święta do tej pory spędzaliśmy w Polsce razem z moją rodziną, z wyjątkiem jednego roku, kiedy pojechaliśmy do Indii i ostatniego roku oraz tego roku, kiedy spędzamy święta na Malcie. Ale każde nasze święta w Polsce to były takie tradycyjne polskie święta. Polskie potrawy wigilijne, dzielenie się opłatkiem, takie naprawdę świąteczne tradycje. Teraz nie wszystkie te tradycje kultywujemy, bo na przykład nie mamy opłatka, ale są takie tradycje, które z nami zostały nadal i jedną z nich jest kalendarz adwentowy. Słuchajcie, nie było łatwo, żeby zjeść tylko jedną czekoladkę codziennie, ale jestem z nas dumna. Każde z nas miało swój kalendarz adwentowy i codziennie uczciwie otwieraliśmy tylko jedno okienko. I to jest tradycja, która bardzo nam się podoba i tradycja, którą zaraziłam Mohameda. Dzisiaj właśnie zapomnieliśmy otworzyć, więc już po kolacji wigilijnej otwieramy ostatnie okienko. Wow, ostatnie jest największe, nawet nie zauważyłam. I w ostatnim mamy świętego Mikołaja. Ta-da! W pełni zasłużone, słuchajcie. Ponieważ chwalę się moimi dokonaniami kulinarnymi na święta, to muszę się pochwalić ciastem pomarańczowym, które w tym roku upiekłam po raz pierwszy. Wygląda obłędnie. Jeżeli będziecie chcieli je zrobić, to przepis do tego ciasta wrzucę Wam w opisie filmu, dlatego że przepis wzięłam z Instagrama, z mojego ulubionego konta kulinarnego. Wygląda przepięknie. Zaraz skroimy i będziemy próbować. Mam nadzieję, że smakuje tak samo dobrze, jak wygląda. Zobaczcie, jak pięknie wygląda i ma taki bardzo mocny, cudowny zapach pomarańczy. Wybitne ciasto. Moi drodzy, tak trzeba żyć i tak trzeba spędzać święta i jeść same dobre rzeczy. W kolacji wigilijnej musimy wyjść na spacer, dlatego zabieramy Was ze sobą i pokażemy Wam, jak świątecznie udekorowana jest nasza okolica, czyli miejscowości Bujiba i St. Paul's Bay. Tak naprawdę my mieszkamy w miejscowości Aura, a tuż obok nas jest Bujiba i St. Paul's Bay, ale granice między tymi miejscowościami są tak naprawdę niewielkie i właściwie ich nie widać, więc są w sumie traktowane jako jedna wspólna całość. I dzisiaj właśnie po tych miejscowościach będziemy się przechadzać i pokażemy Wam, jakie są tutaj dekoracje świąteczne. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie udekorowany dom. Jest cała szopka przygotowana. I to jest właśnie to, o czym Wam mówiłam wcześniej, co jest popularne na Malcie, czyli właśnie ustawianie szopki przed domem. Niektóre domy tutaj mają naprawdę wybitne dekoracje. Ten jest cały udekorowany, poza tym, że była ta szopka przy garażu, to tutaj jeszcze jest Święty Mikołaj, gwiazdy, wszędzie są światełka. No, bardzo ładnie to wygląda, a jeszcze lepiej się to komponuje z tym, że tu obok mamy palmy, więc są dekoracje świąteczne pod palmami. Dotarliśmy do centrum miejscowości Bujiba. Tutaj w środku mamy naprawdę ładne dekoracje i choinkę ze światełek.